Jest mi niezmiernie miło, że w tak zacnym gronie będziemy świętować 45. urodziny naszego przedszkola. W sposób szczególny pragnę powitać prezydenta miasta Gniezna, pana Michała Powałowskiego, wraz z współpracownikami. Dziękuję za wszystko to, co powstało i powstaje w naszym przedszkolu. Za wspólne pomysły, za wspólne działania, aby w naszym przedszkolu były dzieci bezpieczne, szczęśliwe, prawidłowo się rozwijały i spełniały swoje marzenia. Brawa dla mojej załogi, dla mojej drużyny 14. Dziękuję bardzo. Teraz można się na momencie na poziom sceny. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to, że jesteście. Bez tych osób, kochani państwo, 14 z pewnością nie wyglądałaby tak, jak wygląda i tak nie działała, jak działa. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim pracownikom, współpracownikom moim. Drodzy pracownicy, również te osoby, które przez wiele, wiele lat tworzyły historię tego przedszkola, pozwoliłem sobie zabrać ze sobą tutaj gości, którzy razem tutaj przyszliśmy. Jest pan starosta Budasz, ale przecież jeszcze nie był prezydentem, więc z tego tytułu też jesteśmy tutaj na scenie razem. Jest pan nowy przewodniczący Rady Miasta Gniezna, a także gospodarz niejako osiedla, tak? Jak to można by było powiedzieć. Myślę, że się nie obrazi na mnie. Pan przewodniczący Zdzisław Kujawa, po prostu oszczędzimy troszkę czasu, a wiadomo, że dzieciaki też są niecierpliwe, bo mamy to doświadczenie życiowe ze sobą, także po prostu będzie też krócej. Ja tylko króciutko, słuchajcie państwo, pani dyrektor, serdecznie pani gratuluję tych wszystkich osiągnięć, które przez te ostatnie lata udało się pani w przedszkolu dokonać, bo wszyscy, którzy chodzą do przedszkola, pracownicy, rodzice, pewnie absolwenci, którzy, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, przyprowadzają swoje dzieci i wnuki, widzą, jak to przedszkole też pięknieje, jak się rozwija. W ostatnim czasie boisko, które sportowe powstało, to też tutaj z okazji 45-lecia przedszkola mały taki tam wkład z naszej strony był, ale dzięki temu też pani dyrektor pozyskuje wiele środków i to też się bardzo ceni. Gratuluję wam wszystkim, dziękuję serdecznie także tym ludziom, którzy tworzyli to przedszkole, jak już było wcześniej powiedziane, wszystkim paniom, które do tej pory pracowały w przedszkolu, również panom, którzy wcześniej byli woźnymi. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Krysi Wysockiej, która była moją panią przedszkolanką kiedyś. Także widzicie, pani dyrektor Krysia jakoś tam wychowała mnie na porządnego człowieka. Czyli miała dobrą rękę, ale też porządną dyrektorkę wychowała, więc to wszystko razem się spina. Pani Krysiu, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim tego pięknego jubileuszu. Może ja jeszcze dołożę jako też przedstawiciel samorządu miejskiego, ale nie tylko, przede wszystkim ja bym bardzo serdecznie chciał pogratulować pani dyrektor, jak i całemu gronu pedagogicznemu, ale również wszystkim pracownikom, szczególnie rodzicom i dzieciom, że mają taką wspaniałą dyrekcję. Myślę, że ta połowa tych lat, które funkcjonuje w przedszkole, jest pod kierownictwem pani Gorety, bardzo myślę, sympatycznej osoby, która potrafi w sposób śpiewający zarządzać. Więc myślę, że to jest bardzo duże śpiewanie również osób, które temu przedszkolu pomagają. Ja się cieszę, jako już nie jako przewodniczący, ale jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, na terenie którego jest to przedszkole, bo przecież myślę, że większość tutaj dzieci to są dzieci spółdzielców akurat, tym bardziej z tego się cieszę. A cieszę się jeszcze tak na koniec już mówiąc podwójnie z tego, że to przedszkole jest i funkcjonuje, się rozwija, to jest to, że przecież obydwie moje córki chodziły do tego przedszkola i były absolwentkami tego przedszkola,
Dzisiaj jestem już dziadkiem, także one co prawda, wnuki nie chodzą do tego przedszkola, ale cieszę się niezmiernie, że wychowały rzeczywiście to przedszkole, przedszkolanki wychowały, no można powiedzieć, tak powiem, obywateli takich, które dzisiaj powstydzić się nie możemy. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję jubileuszu, życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy i oby w tym przedszkolu wszystkim było i żyło się jak najlepiej. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, pani dyrektor. Na ręce pani dyrektor złożę symboliczną gratulację. Szanowni Państwo, tak sobie pomyślałem, że jeszcze 8 dni temu pewnie byłem prezydentem, pewnie bym ja przemawiał, ale myślę, że pani Krysia, pani była dyrektor, zgodzi się ze mną, że wychowaliśmy godnych następców chyba. I panią dyrektor, i pana prezydenta, i jeszcze będę to dalej rozwijał. Pan nadleśniczy nadleśnictwa Gołąbki, pan Dariusz Kośmigel. Szanowni Państwo, pani dyrektor, dziękuję za zaproszenie. Natomiast naszym pociechą, tym najmłodszym, życzę przede wszystkim uśmiechu, radości i pestowskiego dzieciństwa, abyście te elektroniczne zabawki czasem porzucili, rozejrzeli się wokół siebie i zobaczyli, że jesteście wy, poczuli tą bliskość i nawiązali przyjaźń, bo te przyjaźnie często są bardzo długie na całe życie, dlatego warto ze sobą przebywać i widzieć innych. Natomiast wszystkim pracownikom przedszkola życzę wytrwałości, cierpliwości dla tych aniołków tutaj, bo czasem takie małe różki wyrastają, ale jak leśne zwierzątko, one szybko zrzucają te różki i znowu są aniołkami, abyście w tym wszystkim wytrwali i ich tak pięknie wychowywali, jak tutaj była o tym mowa. Natomiast rodzicom, samorządowcom gratuluję całego grona pedagogicznego i pani dyrektor, która jest, uważam, do tańca i do różańca, jak dzisiaj powiedziałam. Chcę Państwu przekazać, że zawsze te małe pociechy i Państwo są mile widziane w naszym leśnym gronie, w Leśnickim Jeziora, prawda, których nas corocznie wielokrotnie odwiedzacie. Zawsze służymy Wam pomocą i chcemy tajniki wiedzy Wam przekazywać przyrodniczej. Jeszcze raz bardzo dziękuję i w tym pięknym jubileuszu życzę Wam wszystkiego najlepszego, pani dyrektor, na pani ręce od leśników. Dziś moje rozpoczęcie, nie wiem, pierwszy do siebie przy życiu, wracam myślami do lat 45 lat. Przedszkole to organizowałam od łyżeczki do wszystkiego pomoleni. Z dzieci było multum. Jestem bardzo wdzięczna, że tyle lat funkcjonuje i jak kierowałam placówką, nic się nie wydarzyło dzieciom i nikomu. To jest wielki sukces. Cieszę się bardzo, że trafiła placówka w właściwe ręce. Pani dyrektor Doreny Hanczewskiej, która kieruje placówką śpiewającą, jak to mówią. Także no, jestem szczęśliwa. No, bardzo dużo przygotowań. Przedszkole nasze powstało dokładnie 18 kwietnia 1979 roku. 45 lat, przedszkole wielopokoleniowe, przygotowań wiele, kadra cała zaangażowana. Dzisiejszy program artystyczny był przygotowany właśnie przez nauczycieli przede wszystkim naszego przedszkola, dla dzieci, dla wszystkich gości. Duże zaangażowanie, dużo prób, tak aby ten dzień był wyjątkowy, szczególny i niezapomniany. Na początku było takie wprowadzenie, jako przystało na naszą nazwę, Mali Piastowie, więc początek przedstawienia opowiadał o tym, jak to było dawniej, za czasów Małych Piastów. Chodziło o to, żeby pokazać w przedstawieniu zderzenie dwóch światów. Właśnie z czasów zamierzchłych, kiedy tworzyło się państwo polskie, ale również do czasów współczesnych. Jak połączyć te dwa światy z sobą? O tym opowiadało przedstawienie. Dzieci miały stworzyć widowisko, jak bawiły się kiedyś w czasach, gdy tutaj na naszych ziemiach żyli Mali Piastowie. Czyli te zabaweczki, czyli stary niedźwiedź mocno śpi. Takie po prostu inscenizacja zabaw z tamtych czasów. Dalej było dużo gratulacji. Gościmy też na naszym jubileuszu
delegację z zaprzyjaźnionego przedszkola Gwiazdeczka z Litwy. Ta przyjaźń trwa od 2009 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy dwie innowacje pedagogiczne. Teraz w przygotowaniach jest trzecia, przygotowywana przez stronę polską właśnie. Pierwsza była przez stronę polską, druga przez stronę litewską i teraz powtórnie wraca nasze przedszkole. Cieszymy się z tego, że ta współpraca trwa i przenosi się na kolejne pokolenia, ponieważ w przedszkolu na Litwie również zmieniła się pani dyrektor. Myślałam, czy ta przyjaźń przetrwa, ale świetnie się ma i myślę, że będzie trwała na dalej. Tak, na koniec oczywiście, jak przystało na jubileusz, nie zabrakło tortów dla 6 grup przedszkolnych, ale również dużego tortu jubileuszowego. Nowy starosta, Niedzieński, to Matyłasz. 40-lecie, przedszkola 14, to bardzo ważne. Fantastycznie ważne wydarzenie, bo nie muszę to powiedzieć, bo już ten nie ma wydarzenia, chyba jest lepiej prowadzonych, ale też cieszące zainteresowanie, jeżeli chodzi o rodziców w przedszkole. To po pierwsze z ogromnymi pomysłami. Ja zawsze podziwiam tą pracę, z dziećkami to dodatkowe zajęcia, które się odbywają na tej salce, która kiedyś była prawie, to pamiętam, że jeszcze robiliśmy. A to też taki miły akcent, no raptem 8, ja nie jestem prezydentem, a zostałem jeszcze zaproszony przez panią dyrektor, co mnie bardzo cieszy. Też mówiłem, że jak będą jakieś tematy związane ze starostą, to do mnie niech przychodzi, załatwimy wszystko. Fantastyczne przedszkole, fantastyczni ludzie, fantastyczna kadra pracowników administracji i obsługi. I jak będą wszystkie nasze przedszkola, już prawie wszystkie są w mieście, myślę o powiecie, to naprawdę ludziom na przedszkolu będzie było fantastycznie, coraz lepiej. Trzymam kciuki, żeby miasto rozwijało się dalej i żeby przedszkole było istotnym fragmentem naszego miasta. Współpraca układała się dobrze? Nie, dobrze to jest małe, mało powiedziane. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się układała współpraca z moim drugim na wielu płaszczyznach. I ja sobie przypomniałem, że jakakolwiek uwaga, skarga czy cokolwiek wpłynęło na to przedszkole, to też jest ogromnie ważne przez te 10 lat, kiedy byłem prezydentem i wierzę, że tak. A najlepsze wspomnienie? Najlepsze wspomnienie polega na tym, że pani dyrektor do mnie przyszła, kiedyś otrzymała 100 tysięcy właśnie na tą przeróbkę pralni, na taką salkę taktyczną. I pamiętam, że pani dyrektor do mnie przychodziła ze 3 razy, bo nie miałem czasu, żeby... W końcu ją wpuściłem, mówię, no dobra, niech już przyjdzie, ona chciała tylko powiedzieć dziękuję, tylko tyle. I to właśnie jest też ważne, że pani dyrektor potrafi nie tylko poprosić, znajdować sponsorów, ale także poparcie przyjść i powiedzieć dziękuję. To jest ogromnie miłe i to zawsze buduje też taką atmosferę dobrą na przyszłość. Prezydent miasta Gniezna, Michał Pochowicz. Najlepsze wspomnienie może na początek, związane z pracą w przedszkolu. O, przedszkolu 14 to jest... Wiele wspomnień, bo to też przedszkole, w którym dzieje się wiele rzeczy przy okazji różnych wydarzeń okolicznościowych, ale myślę, że taką największą w ostatnich czasach radością to było oddanie nowego wojska, które się znajduje przy placówce, bo to też dzięki wysiłkowi pani dyrektor przede wszystkim, ale też współpracy i z sektorem prywatnym, i samorządami, i też spółdzielnią mieszkaniową ten obiekt powstał, więc myślę, że to też nowe miejsce, coś, czego w innych przedszkolach na ten moment nie ma. To jest też to, co przedszkole numer 14 wyróżnia. To jest system naszego rozwoju. Tak, jest to rozwój, bo tutaj też we wcześniejszych latach powstała też taka salka gimnastyczna, też z pomieszczenia gospodarczego, które kiedyś służyło w dawnych czasach za pralnię, kiedy ten budynek był żłobkiem, a później przez wiele, wiele lat to pomieszczenie stało niewykorzystane, puste, a dzięki właśnie przedsiębiorczości i zachodom pani dyrektor udało się to pomieszczenie wyremontować. Dzisiaj dzieciaki mogą z niego korzystać jako z sali gimnastycznej, więc to boisko jest niejako dopełnieniem tego kompleksu sportowego, który przeszkodzi. Tak, 45 lat to jest długi czas i myślę, że tutaj ta historia tworzona jest przez przede wszystkim z jednej strony przedszkolaków, które chodzą do tego przedszkola, ale tak naprawdę
naprawdę przez pracowników, którzy w tym przedszkolu przez te wiele, wiele lat pracowali. A więc dzisiaj szacunek należy się temu, którzy stworzyli to przedszkole, to osoby, które organizowały przedszkole 45 lat temu, no bo to wszystko trzeba było tworzyć, wyposażać. No i oczywiście współcześnie także ta kadra, która pracuje, zarówno pedagogiczna, jak i ta kadra administracyjna, pomocy, które pracują również z dziećmi, to i wszystkich, to jest duży ich wysiłek właśnie po to, aby dzieciaki codziennie z uśmiechem wracały do przedszkola. Współpraca polskiej, jak można powiedzieć, jeżeli chodzi o przedszkola? Tak, kolejnym elementem wyróżniającym przedszkole po 14 jest to, że od 15 lat współpracuję z przedszkolem na Litwie w ramach projektu edukacyjnych, które prowadzą. No, oczywiście Radwiliszki to miejscowość, która jest miastem partnerskim dla miasta Gniezna też. Stąd też te początki współpracy tych dwóch przedszkoli miały miejsce, natomiast oczywiście, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, też chociażby podczas uroczystości, że to nie jest tylko współpraca na zasadzie obowiązku, ale właśnie to ludzie też współpracują ze sobą i to jakby ta przyjaźń międzyludzka tworzy tą atmosferę i to, że właśnie cały czas ta przyjaźń i współpraca między tymi dwoma przedszkolami. Ze mną Zdzisław Kujawa, witam serdecznie. Podobno ma Pan jakieś super wspomnienia z przedszkolem numer 14. Tak, wspomnienia takie, że tutaj uczęszczały moje obydwie córki, które nauczyły się dorosłymi osobami, bo jedna już jest matką. Oczywiście akurat jest za granicą, ale to było dokładnie 32 lata temu, jak po raz pierwszy poszła z tego przedszkola. Następna córka to samo, w dwóch roku, 29 lat temu uczęszczała. Także mam bardzo dobre wspomnienia. One zresztą też z tego tytułu, dlatego że była to taka bardzo fajna atmosfera w tym przedszkolu już od początku. Z tego co pamiętam, zawsze bardzo chętnie te dzieci chodziły do tego przedszkola, więc myślę, że to jest cały sukces właśnie przedszkola, czy też kadry pedagogicznej. Myślę, że jest wtedy, kiedy dziecko bardzo chętnie chce do tego przedszkola iść i wracać do niego. No właśnie, bo to też chęci dziecka. Tak, przede wszystkim akurat. Ja pamiętam jeszcze przedszkole, to które było w tym dawnym baraku, gdzie dzisiaj są lokale socjalne, ale to już przedszkole jest rzeczywiście takie, tak powiem, zupełnie o innym charakterze. Ja też to bardzo miło wspominam obecną współpracę z panią dyrektor, dlatego że jest to na terenie spółdzielni mieszkaniowej, gdzie jestem prezesem i dlatego też często gdzieś tam wzajemnie się wspomagamy, jak mogę, to też wspomagam to przedszkole, żeby przede wszystkim mieszkańcy tego osiedla, a nie tylko, mieli stworzone jak najlepsze warunki, żeby te dzieci mogły przebywać tam w takich warunkach, jakie sobie wymarzyły i żeby rodzice byli zadowoleni, bo to są przecież spółdzielcy, można powiedzieć, że to jest oczywiście jednostka budżetowa miasta, ale jest na terenie spółdzielni i ja tym bardziej z tego się cieszę, że właśnie jest możliwość taka skorzystania, że te dzieci właśnie mają miejsca w tym przedszkolu i mogą się normalnie rozwijać. 45 lat, kawałek historii. Tak, rzeczywiście jest to spory kawał historii, także ja na tym osiedlu wcześniej mieszkałem od 1986 roku, czyli trochę później niż powstało przedszkole, ale w tej chwili zarządzam też tym osiedlem już od ponad 28 lat, więc wydaje mi się, że ta symbioza właśnie tego miejsca, tego budynku tutaj z tymi blokami powoduje to, że jest to nie tylko historia przedszkola, ale historia tego osiedla, czyli mieszkańców spółdzielni. Z tego tytułu właśnie ja tak troszeczkę się czuję, jakbym również był jeden z uczestników tego jubileuszu. I chciałbym tutaj powiedzieć, że no, jeśli chodzi o obecną współpracę z panią dyrektor Violettą Włączewską, która już tak wyliczyłem, że połowę funkcjonowania tego osiedla jest dyrektorem. Myślę, że jest rzeczywiście dyrektorem takim z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć, osobą, która potrafi skupić wokół siebie nie tylko tych pedagogów, nauczycieli, którymi właściwie myślę, że w sposób taki bardzo rodzicielski kieruje, ale również potrafi wokół siebie stworzyć grupę osób, które są w stanie pomagać temu przedszkolu, bo to też jest istotne. Wiadomo, że zawsze środków finansowych nie ma nigdy w nadmiarze.
tutaj umiejętność znajdowania przyjaciół dla przedszkola jest taką wielką cechą, panią dyrektor. I myślę, że za to chciałbym rzeczywiście też serdecznie pogratulować, że tak wygląda ruszu, no i życzę, żeby faktycznie to przedszkole się rozwijało i miało taką opinię, renomę, jaką ma do tej pory. Współpraca ma się zakończyć. Tak, oczywiście, no. Nasze relacje, że tak powiem, no, są na tyle takie partnerskie, że tak powiem, administracja jest prawie, że po sąsiedzku i doskonale się rozumiemy i niektóre potrzeby daje się wspólnie załatwić i myślę, że to jest z ogromną korzyścią zarówno dla przedszkola, dla rodziców, jak i myślę, że również dla całej administracji. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja natomiast pozdrawiam z rocznika 2005. Bardzo serdecznie dziękuję.